To jest coś, o czym marzyliśmy po prostu od dawna, od kiedy w ogóle Pokémony wyszły, czyli takie open world Pokémon RPG. Ach, aż mam ochotę po prostu ruszyć i zwiedzać Pokémon Starter. Już musimy wybrać startera, słuchajcie! A, dobra, walnijmy go raz rolloutem. Jak będzie miał żółte życie, na drugi level. Cześć, z tej strony Kushi, witam was w pierwszym odcinku z Pokémon Legends Arceus. Jestem tak podekscytowany na tą grę, że normalnie nie mogę już czekać. Odpalamy! I słuchajcie tak, jeśli oglądacie ten odcinek na przykład parę dni później, tydzień później i mówicie sobie, kurczę, ale ten Kushi nieogarnięty, nic nie wie o tej grze, co, nie widział żadnych filmików, nie przygotowywał się, właśnie nie. Słuchajcie, celowo nie oglądałem żadnych spoilerów, nie widziałem żadnych nowych Pokémonów z regionu Hisui, które nie były pokazywane na oficjalnych trailerach. Nie oglądałem spoilerów, jakie są coś tam nowe Pokébole, widziałem na YouTubie coś takiego, nic nie wiem. I specjalnie to zrobiłem, bo moim zdaniem nie ma nic bardziej ekscytującego, niż kiedy wychodzi nowa gra Pokémon z nowymi Pokémonami w nowym świecie, w pewnym sensie nowym świecie, a ty nic nie wiesz i wszystko odkrywasz po raz pierwszy, pierwszego dnia w dniu premiery. Witaj w moim świecie, dobrze, że tu jesteś. Taki z czasów Szekspira ten angielski. Jestem tą istotą, którą ludzie nazywają Arceus. Bóg świata Pokémonów Arceus. No tak, on jest w tytule tej gry, także o niego tutaj chodzi w tej fabule. On jest tym takim przedwiecznym światłem, które nam się objawiło, słuchajcie, ciekawe. Chcę poznać twój wygląd. Zaraz zrobię sobie tak, jak ja wyglądam mniej więcej. Oczywiście moje blond włosy już nie są tak jasne, niż jak kiedy byłem dzieckiem, bo wtedy byłem bardzo jasnym blondynem. Powiedzmy, że to jest odpowiednik Kushiego jako dziecko, ta postać tutaj. Wracamy do czasów dzieciństwa, słuchajcie, grając w takie gry. Tak, tak wyglądamy. Początek powiem wam, że jest mocny, bo takie... nie jakiś profesor Pokémon, tylko od razu z grubej rury Arceus. Znajdziesz siebie w świecie dziwnym dla ciebie. Świecie zamieszkanym przez przedziwne istoty, które ludzie nazywają Pokémonami. Poszukaj wszystkich Pokémonów i znajdziesz mnie ponownie. Podoba mi się ten taki początek z jakichś takich japońskich RPG-ów, jakieś Final Fantasy. Te pierwsze części Final Fantasy mają coś takiego, że na początku objawia się bogini czy coś. I to jest coś takiego. Dobra, nasza postać się budzi. I spadamy, słuchajcie, w przepaść. Prosto do świata Pokémonów. Oczywiście akcja, jak nie wiecie, dzieje się dawno, dawno temu. Obstawiłbym, znając 5/10 historię Japonii, bo to jest oczywiście bazowane na Japonii, na japońskiej wyspie Hokkaido. Cofamy się około 200 lat do tyłu. Tu widzimy, że nasza postać ma nowożytne ubrania, tak? Koszulkę, t-shirt, jakieś tam spodnie. I zaraz pewnie ten Arceus nas cofnie w czasie po prostu. Zabiera nam telefon, jakby smartfona, czy to był jakiś Pokédex, nawet nie wiem. Ale animacje są piękne i te wszystkie przerywniki są prześliczne, jak oczywiście na Pokémony, jak na Nintendo Switcha. Wiem, że istnieją obecnie gry, które mają milion razy lepszą grafikę, ale to jest dobry poziom graficzny, muszę przyznać. I jest ekran początkowy Legends Arceus i w tle taka mgła, wygląda epicko. Obudź się! Hej, obudź się! O, startery! Od razu wybieramy startery, słuchajcie! Czy żyjesz, chłopcze? Cyndaquil, Rowlet i Oshawott. Każdy z innej generacji, ale one tutaj mają swoje własne ewolucje. Słyszałem, że mają swoje własne ewolucje regionalne dla regionu Hisui, ale nie widziałem ich. Specjalnie nie oglądałem, jak oglądają te ostateczne formy. Dużo ludzi mi pisało, żebym wybrał Oshawotta, bo podobne epicko wygląda. To był naprawdę szok. Spadłeś z nieba. Tam jest, słuchajcie, taka wyrwa czasoprzestrzenna i spadliśmy, jakby cofnęliśmy się w czasie. To wszystko już się dzieje te 200 lat wcześniej. Dzięki Bogom jesteś niezraniony. Kim jesteś? Chciałem cię zapytać o to samo. Spadłeś z nieba. I my w tym t-shircie, tych klapkach. Wow, twoje ubranie jest niezwykłe. Może masz jakiegoś znajomego w tych częściach kraju? Wątpię. To trochę problem. Może dam ci wskazówki? Czy masz gdzieś, gdzie mógłbyś się zatrzymać? Niestety nie. Ale gościu ma czapkę epicką. Nikogo tu nie znasz, nie masz gdzie spędzić nocy. Niezbyt dobrze. Czy poradzisz sobie przetrwać? Ja jakoś sobie poradzę. Pickle? Czy pickle to on mówi o jakimś ogórku? O kiszonym? On mówi na zasadzie, to niezły kiszony ogórek, nie? Fajne ma teksty. Tych ubrania też są takie 5/10, trochę bez sensu historycznie, ale może w pewnym sensie ma to sens. Zaraz potem więcej sobie pogadamy o kontekście historycznym tych gier, ale póki co zobaczmy, co się dzieje. Żaden gentleman nie opuści osoby w potrzebie. No i Pokémony oczywiście tutaj swoje odgłosy. Jego startery. Całkowicie zapomniałem. Te Pokémony uciekinierzy. Tak jakby wiedziały, że tutaj się pojawisz spadając z nieba. Czy wiesz, czym jest Pokémon? Oczywiście. Ognisty, trawiasto, latający czy wodny starter. To jest dobra rozkmina, słuchajcie. Spadłeś z nieba, ale przynajmniej nie straciłeś swojego rozumu. Te trzy Pokémony należą do mnie, są tajemniczymi stworzeniami. Jak masz na imię? Oczywiście mówimy mu swoje imię, Kushi. Całkiem ładnie brzmi. Musi oznaczać coś bardzo miłego. Przepraszam, nawet się nie przedstawiłem. Nazywam się Levanton. Profesor Levanton, słuchajcie. Jestem naukowcem szukającym pogłębienia wiedzy o Pokémonach. Takich jak ta trójka.
Szkoda, że nie zrobili całkiem nowych starterów, ale przynajmniej mają nowe formy, więc to jest ciekawe. Moje kochane Pokémony, czemu uciekły ode mnie znowu? Przepraszam serdecznie, czy mógłbyś mi pomóc je zebrać? Błagam cię. Poczekajcie, wy trzy. I słuchajcie, ta gra bardzo się różni od wszystkich dotychczasowych gier Pokémon. Wow! To jest coś, o czym marzyliśmy po prostu od dawna, od kiedy w ogóle Pokémony wyszły, czyli takie Open World Pokémon RPG. Gra z otwartym światem. Ja sobie po prostu tutaj chodzę tym kontrolerem i normalnie jak Skyrim albo Legend of Zelda. Wow. No marzyli klucze graczy o tym przez cały czas, że kiedyś wyjdzie taka gra Pokémon. Słuchajcie, lewym się robi, co? Ja to jestem trochę nieogarnięty w używaniu pada. Wychowałem się na grach na komputer, ale jakoś sobie ogarniemy to sterowanie zaraz. O, znaleźliśmy ten, słuchajcie, super smartfon prosto od Arceusa. Także zbierzmy go sobie, to jest coś w rodzaju naszego Pokédexu. Oczywiście pewnie ma to jakiś sens fabularny, bo w tych czasach, gdzie to się dzieje, no nie ma smartfonów, ale że my dostaliśmy go od Pokémonowego Boga i sami jesteśmy cofnięci w czasie, no to już to zaczyna robić więcej sensu. To jest Arc Phone z misją znajdź wszystkie Pokémony. Czyli bóstwo Pokémonów cofnęło chłopca w czasie po to, żeby po prostu uzupełnił wpisy w Pokédexie w kształcie smartfona. Dobra, prawym analogiem się obraca kamerę. No to tak standardowo jak w grach na konsolę. Zaraz się do tego całkowicie przyzwyczaję. Tutaj już jest profesor. Profesor niezłą ma minę. I w ogóle to jego połączenie ubrań jest bezbłędne. Trochę takie w stylu kowboja, a trochę w stylu takiego właśnie Aina z wyspy Hokkaido kilkaset lat temu. O Ainach sobie jeszcze pogadamy. To może ciekawy kontekst historyczny tej gry. Chcę, żebym opowiedział ci trochę o tej trójce. Jest Rowlet. Rowlet fotosyntezuje jak roślina, ale walczy używając ostrych piórek. Fajny jest Rowlet. Z siódmej geny, oczywiście z regionu Alola. Ten tutaj to Cyndaquil. Płomień na jego plecach roznieca się, kiedy jest zaskoczony lub poirytowany. Cyndaquil oczywiście z regionu Johto z drugiej generacji. Oszałot jest z Black and White, czyli z piątej geny. Tak jest, oszałocik. Jego ostatnia forma, samurot, najbardziej pasuje do tego klimatu, moim zdaniem, bo on tak wygląda jak samuraj w normalnej swojej formie. Nie wiem, jak tutaj w regionie Hisui. Jak łapać Pokémony, teraz nam wyjaśni ten profesor. Ale fajne, stare Pokébole, jak się kupuje wersję kolekcjonerską. Tylko nie wiem, czy w Polsce. Ja kupiłem wersję online, no niestety, ale YouTuber musi tutaj swoimi prawami się rządzić i musiałem mieć to jak najszybciej. Tajemnicze kulka, która może być rzucona w dzikiego Pokémona, żeby złapać go. Te kule mogą być wytworzone, jeśli zbierzesz odpowiednie materiały. No i to są niby właśnie te starodawne pierwsze prototypy Pokéboli i jeśli kupujesz wersję kolekcjonerską, chyba w Europie, nie wiem, czy w Polsce też, to dostajesz taką replikę tego Pokébola. Muszę osobno sobie ją kupić na Allegro albo gdzieś, bo tak mi się podoba, chciałbym to mieć, a musiałem kupić wersję elektroniczną niestety. Co jest takiego dziwnego w tych kulkach? Każdy Pokémon może zmniejszyć się do bardzo małych rozmiarów i w ten sposób Pokéball jest przydatny. To jest niedawny wynalazek, rozumiesz? Rzuć jednego w Pokémona, Pokémon zmniejszy się i zmieści się do środka Pokébola i będzie miał tam komfortowo. W ten sposób złapiesz Pokémona. Wiem, że dopiero się poznaliśmy, ale nie mam kogo innego spytać. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś pomógł mi złapać tych trzech uciekinierów. Odpowiednia technika jest taka, żeby mierzyć w Pokémona, a potem rzucić kulką. To bardzo proste. Jesteśmy w takim tutorialu. Myślę, że to pasuje. Nawet mamy opisane, słuchajcie, jak to dokładnie zrobić. Mogliśmy też wybrać dziewczynkę, która wygląda jak Dawn z Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl. Naciśnij w dół przycisk ZR, żeby przygotować Pokébola i wycelować. Możesz się poruszać w tym czasie, używać prawego analoga, żeby targetować. Upuść ZR, żeby rzucić Pokébola. ZR to często jest w grach na konsoli też chyba strzelanie, tak mi się wydaje, więc to będzie dosyć takie intuicyjne, wydaje mi się. Ciach. To nie było takie trudne. Nawet ja sobie z tym poradziłem. Człowiek, który do 20 któregoś roku życia grał w sumie tylko na PC-cie. Dobrze ci idzie w tym biznesie Kushi. Użyj tego skilla. Jeszcze dwaj uciekinierzy. To jest bardzo niezwykłe. Wcale się nie boisz Pokémonów. Dobra, rozejrzymy się jeszcze raz. Jesteśmy 50 Pokéboli na start. A, jeszcze kupując grę dostałem kod na 50 Heavy Boli. Heavy Bole łatwiej łapią ciężkie Pokémony. Ale to sobie odbiorę pewnie za jakiś czas, bo w tym momencie nie jest to aż takie ważne. Patrzcie, zobaczył nas i co teraz? Bach, dostał w Chambo? Dostał. To jest bardzo nietypowe, no nie było wcześniej takiej gry Pokémon, że sobie chodzisz i celujesz w Pokémony i rzucasz, nie? Bardzo przyjemne. Ledwo mogę w to uwierzyć. Wielu ludzi boi się nawet podchodzić do Pokémonów, a co dopiero je łapać. Naprawdę, brawo, jeszcze tylko jeden został. Poradzimy sobie z tym bez problemu. Dobra, tylko gdzie on jest? O, tam jest Rowlet. Ja tak chodzę i się rozglądam, Jezu. Ta grafa jest taka, jest okej, okay, powiedziałbym. Znaczy jest bardzo estetyczna. Ale czy jest taka schludna, że wszystko idealnie od razu widać?
Różnie. Nie wiem, co się stało. Pokebole nie dają 100% szansy dla głupków, idiotów. Spróbuj jeszcze raz. Foolproof, no to takie idiotoodporne, powiedział, nie? Nie są. Jak się przyciska B, to można cofnąć, a tutaj jest, dobra. Wycelujmy, ciach, jeszcze raz. Dobra, i tym razem siedzi już bez problemu. Proszę bardzo, profesorze. Dziękuję, bardzo dobrze mieć je z powrotem. 3 pokemony, które złapałeś, właśnie przybyły do wioski pomóc z naszymi badaniami, ale nikogo nie chcą słuchać. Tak jak mówiłem, uciekły z wioski, tak jakby wiedziały, że spadniesz. Muszę powiedzieć, Kushi, naprawdę dobrze używasz pokeboli. Łapiesz pokemony z taką umiejętnością, a dopiero tutaj dotarłeś. Jak to możliwe? Myślę, że jest jakiś powód, dla którego tutaj się pojawiłeś. Hahaha, pokazujemy mu ten smartfon. Złap wszystkie pokemony. To jest Arkfon, mówisz? To za dziwne urządzenie. To w jakiś sposób wskazuje ci drogę. Miałem sen, czy właściwie marzenie, żeby skompilować pierwszy na świecie spis pokemonów tego regionu. Nazwamy coś takiego Pokédexem. Prawdziwy Pokédex jest świetnym badaniem. Zawiera różne wpisy o pokemonach, które mogą być znalezione w danym regionie, ale żeby udokumentować pokemona, musisz oczywiście złapać je, ale jest jeden problem. Dopiero co wynaleźliśmy pokebole i nie wszyscy umieją ich używać, a ty masz talent do tego. Twoim celem jest złapać wszystkie pokemony, a ja chcę, żeby te wszystkie pokemony były złapane. W takiej sytuacji powinniśmy współpracować, czyż nie? Czy pomożesz mi, a ja tobie, chłopcze? Oczywiście. Chociaż jak to w grach Pokémon co powiemy, to efekt będzie ten sam. Także te opcje A i B są tylko tak dla beki. Witam cię z otwartymi ramionami. Masz Pokédex do ukończenia. Najpierw pierwsza rzecz. Zabierzmy te pokemony z powrotem do wioski. Znajdźmy dla ciebie miejsce do przenocowania i jakieś ubrania i jakiś posiłek. Chodź za mną do Jubilife Village. Oczywiście w Pokémon Diamond and Pearl Jubilife to już nie jest wioska, tylko odpowiednio miasto, duże. Region, w którym to się toczy cała ta akcja, nazywa się Hisui. To jest region Sinnoh, czyli czwarta generacja Pokémonów, ale około 200 lat wcześniej. Ja nie wiem ile dokładnie, chyba twórcy gry nie mówili ile dokładnie. Z historii Japonii wiemy, że to ma odpowiadać wyspie Hokkaido w latach około 1800, patrząc po strojach i tak dalej. Tak czy inaczej, idziemy teraz na posiłek z profesorem Levantonem i Don. Poproszę jak zwykle mochi z ziemniaka, ale dzisiaj 3. Ale dobry posiłeczek. Dziękuję ci, Benny. Twoje mochi z ziemniaków zawsze nas zadowalają. Ach, to jedzonko. Prosto z dawnej Japonii. Czemu chciałeś się tutaj spotkać z naszym tutaj odwiedzającym? Widziałeś tą wielką dziurę w niebie? Niektórzy nazywają to wyłomem czasoprzestrzennym. Nasz przyjaciel tutaj wypadł prosto z niego. Nie możesz być poważny. Serio, jestem naukowcem. Moją pracą jest obserwowanie i wyjaśnianie wszystkich zjawisk. Zajmuję się tylko i wyłącznie faktami. Teraz już wiesz, że jest wiele pokemonów w regionie Hisui, w trawie, w lasach, w wodzie. Naszą pracą jako drużyny badawczej jest badanie wszystkich rodzajów stworzeń. Więc wiemy już tyle. Pokemony są przerażające. To jest prawie niemożliwe, żeby wiedzieć, jakie mają rodzaje mocy i jakie tylko niezwykłe rzeczy są w stanie zrobić. Ale w tym momencie pomoże nam Kushi. Złapał już 3 pokemony. Nikt w zespole Galaxy nie potrafi zrobić czegoś takiego, więc możemy w końcu zacząć nasze pokemonowe badania. Aż 3? Wow! Ja nie mogłem złapać nawet jednego. No, będąc uczciwym, pokemony, które uciekły na plażę, nie atakowały. Ale kluczem do złapania pokemonów jest podejście odpowiednio blisko, żeby wycelować dobrze pokebola. Wygląda to, że nasz nowy przyjaciel jest bardzo odważny i może to zrobić. Twój kapitan właśnie zamówił 10 porcji mochi z ziemniaków. Na pewno pomożemy stresowemu zajadaniu kapitan w krótkim czasie. A teraz najedz się, Kushi. Jeśli dołączysz do zespołu Galaxy, nigdy nie będziesz musiał się już martwić posiłkiem. Dajemy wszystkim naszym członkom to, co potrzebują. To było naprawdę smakowite. Czy pamiętasz, że Kushi musi przejść próbę, żeby służyć w zespole badawczym, prawda? Na pewno mam wiarę w umiejętności Kushiego. Sailin przyszła. Mam nadzieję, że twoja wiara nie jest położona w zły sposób. Kushi, prawda? Na ten moment damy ci miejsce do spania. Możesz użyć naszej kwatery. Jeśli nie przejdziesz próby jutro, to będziesz musiał odejść. Zostaniesz wyrzucony z wioski i spotkasz swój los, a nawet swoją śmierć w dziczy. Niezła jest ta babka. Widać, że ma takie samo podejście do życia jak Cyrus, który był, no cóż, też taki dosyć surowy. Kapitan Sailin jest jak region Hisui. Oboje są bardzo surowi. Ale ona stara się, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni. Myślę, że już pora, żebyśmy odpoczęli tej nocy. Na pewno nie spadniemy z futonów. Nasz przyjaciel miał dosyć spadania jak na jeden dzień. Życzę wam dobrej nocy. Futon, jak ktoś nie wie, japońskie taki materac do spania na podłodze. Ach,
i ta piękna góra Coronet, ta wyrwa czasoprzestrzenna nad nią. Ten świat jest pełen zagadek, ale to był długi wstęp. Ale szczerze mówiąc nawet mi nie przeszkadzał, bo trochę miał samouczka w sobie i trochę też miał takiego wstępu fabularnego. To nawet jest takie fajne, że jesteśmy postacią jakby z nowszych czasów, cofniętą w czasie. Bardziej można wczuć się w tą postać, nie? Plus jest uzasadnione, czemu mamy ten telefon i interwencję boga Arkeusa. Sterowanie jest bardzo przyjemne póki co. Wiem, że niewiele po sobie posterowałem, ale póki co jest takie bardzo intuicyjne i no po prostu normalne, nie? Tak jak się normalnie gra w gry na konsoli. Nawet mam swój pokój. O, widziałem kiedyś taki pokój. W jakim to było mieście? W Osace. W Osace widziałem takie pokoje. W sumie w Tokio też byłem w podobnym kiedyś. O, tutaj są podpowiedzi, słuchajcie. Żeby przeczytać, naciśnij klawisz w górę, żeby otworzyć menu. Przydługi samouczek, no ale to jest, wiecie, jedna z takich gier Pokémon, gdzie nie mieliśmy jeszcze czegoś takiego do tej pory. Więc dobrze, że uczą jak grać w ten nowy rodzaj gry. Przynajmniej wiemy już jak zapisać. O, klawiszem B się skradam, przypadkiem się tego nauczyłem. Dobra, chodźmy odpocząć na naszym futonie i zobaczmy jakie przygody nas czekają w tym pierwszym odcinku. Te krajobrazy naprawdę ładnie im wyszły w tej grze. U, burza. Aż mi tutaj pad wibruje, bo coś się dzieje naprawdę niezwykłego. Znowu się otwiera, słuchajcie. Wyrwa. Czasoprzestrzenna? Nie, po prostu piorun walnął w drzewo. Nawet drzewo się nie zapaliło? Co to było? Legendarny Pokémon? Może ten z takimi toporami, ten żółty, co pokazywali go na trailerze. Dzień dobry, Kushi, czy już się obudziłeś? Dzisiaj jest dzień twojej próby, więc dajmy z siebie wszystko. Ej, ale wnętrze tego mieszkanka jest naprawdę piękne. Podoba mi się to palenisko na środku. Wszystko mi się podoba. Jest takie przywiązanie do detalu i te takie wejście, no to jest takie tradycyjne właśnie w japońskich domostwach, że tutaj się ściąga klapki czy buty i tutaj się już chodzi na bosaka, nie? O, nawet nasza postać ściąga te klapki, jak wchodzimy na to drewno. Ja, ale piękne przywiązanie do detalu. Dopiero teraz to zauważyłem. Bardzo mi się to podoba, słuchajcie. Epicko. To jest nasza skrzynka też. Możemy sobie przechowywać jakieś przedmioty. Jestem ciekaw, kiedy nawet jakieś nowe ubrania, żebyśmy tak wyglądali, wiecie, bardziej pasująco do tego regionu i do tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. O, jest ta nasza Akari. Ona nie nazywa się Don w tej części, tylko Akari. Ja cały czas myślałem, że Akari to jest pierwsze imię profesora. Z jakiegoś powodu się przyczyniłem, że to jest Don. No, to nie jest Don, tylko jakby przodek może jej, tak? Jakaś jej pra-pra-pra-pra-pra-babcia tak właściwie. Chodźmy do kwatery głównej, tam już czeka kapitan Sailin. Zapomniałem, że w tej części no nie mogą ludzie się nazywać tak samo, bo to nie są te same osoby tak naprawdę, tylko jakby ich przodkowie. Rozejrzę się trochę po tym miasteczku, naprawdę to wygląda epicko. Ten dzwon wielki w tej bramie mi się podoba. Ach, aż mam ochotę po prostu ruszyć i zwiedzać. A nie, kurczę, kisić się w tym mieście i słuchać tej fabuły, bo trochę mi się nie chce. Już mogliby to skończyć i pozwolić nam, słuchajcie, ruszyć tą przygodę. Wiem, że trzeba wprowadzenie fabularne, bla, bla, bla. Czemu tu jesteś, po co, jak, jakie są frakcje, kto jest w tym mieście. Ale już bym po prostu ruszył w drogę. Bo czuję ten zew przygody, słuchajcie, jest naprawdę ciekawie. Witaj w drużynie badawczej, tutaj jest nasze biuro. Nie poddawaj się, trzymaj oczy otwarte. Dzikie Pokemony były wszędzie, atakowały ze wszystkich stron. Wysłałem mojego partnera Pokemona przeciwko całej drużynie. Mieli przewagę liczebną. To się dzieje, kiedy odejdziesz zbyt daleko w pole. Jesteśmy drużyną medyczną. Ktoś został poważnie zraniony, słuchajcie. Ten człowiek z drużyny bezpieczeństwa, nawet z jego partnerem, dostał lanie od dzikiego Pokemona. Bez Pokemona partnera możesz zawalić tą próbę. Okej, czyli tutaj w tych czasach jest ciężej. Jak Pokemony cię dopadną, no to zostajesz wpiernicz po prostu. Kapitan Sailin? Jest tutaj Kushi. Może wejść. Ale ona jest groźna. No już mogli dać nowe ubranie, bo w tym t-shircie to wygląda śmiesznie. Przejdźmy od razu do rzeczy. Jeśli chcesz dołączyć do ekspedycji zespołu Galaxy, musisz udowodnić, że jesteś gotów łapać trzy różne gatunki Pokemona. Bidoofa, Starly i Shinxa. Łapanie tych trzech Pokemonów od początku? Nikt z zespołu Galaxy nigdy tego nie zrobił. Ależ przecież on złapał trzy różne gatunki Pokemona wczoraj. Więc moja próba powinna być dla niego wystarczająca, jeśli profesor nie przesadzał. Zespół Galaxy nie ma środków, żeby dać tym, którzy nie dają nic od siebie. Jeśli chcesz tu zostać, musisz udowodnić bez żadnych wątpliwości, że nam się przydasz. Ej, widzę tam Abrę w ogóle w tle, jaki fajny Abra. Dam ci satchel, żebyś nosił. Aha, czy taką saszetkę jakby, tak? Czy jakąś tam, no taką, jak to się mówi po polsku. Kołczan prawilności po prostu, nie? Widzę, że ta saszetka nie pasuje ci do twojego ubioru. Akari, musisz pomóc, jeśli coś pójdzie nie tak. Okej, mamy pierwszą misję, słuchajcie. Plusikiem się aktywuje wskazówki, co jest w sumie przyda nam się na pewno. Użyj klawisza Y, żeby konsultować mapę. Są misje i prośby. Misje muszą zostać zaliczone, żeby przejść dalej z przygodą, a prośby są opcjonalne. Czyli po prostu questy poboczne, inna nazwa. Przepraszam, Kushi, chodź ze mną na jeden moment. To bardzo miły poranek dla każdego. Czy coś się stało, profesorze Levantonie? Żeby skompletować Pokédex, musimy przetrwać na tej niewdzięcznej wyspie
Kushi, musisz przejść tą próbę. Jako profesor Pokémon chcę ci dać bilet, który ci w tym pomoże. O, Pokémon Starter. Już musimy wybrać startera, słuchajcie. A, no już, w końcu, ale chyba jestem zdecydowany. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, którego wy byście wybrali lub wybierzecie, jeśli będziecie grać w tą grę. Zazwyczaj najbardziej lubię wodne startery, ale przepraszam, trawiaste, ale akurat tutaj ten trawiasty jest również latającym, a ja nie lubię latających Pokémonów za bardzo. Cyndaquil, fajny Pokémon, lubię go, ale chyba w tej sytuacji wybiorę Oshawota, po prostu ten samuraj najbardziej mi pasuje do tego klimatu, tego całego świata, nie? W którym sobie funkcjonujemy w tym momencie, chociaż nie wiem, czy on w ostatniej formie Samurota będzie wyglądał jak samuraj, bo może mieć zupełnie inną formę. Może być jakimś Ninjarotem, albo nie wiem czym, bo tak jak mówię, nie oglądałem żadnych spoilerów przed tym odcinkiem, więc nie wiem. Pokémon, którego złapałeś na plaży Prelude, będzie twój. Wybrałeś Oshawota, schowałeś go do Pokébola. Bardzo ładnie zrobili te Pokébole, tak nawet ten odblask światła. Inne elementy mają trochę rozmyte tekstury i tak dalej. Wiadomo, to jest tylko Switch, on nie jest taki potężny jak PS5 i tak dalej, ale przy Pokébolach naprawdę się postarali. Chyba są zazdrośni, że nie wybrałeś żadnego z nich. Wszystkie przybyły z wioski, kiedy Kushi spadł z nieba. Nie martwcie się wy dwaj, na pewno pomożecie mi w moich badaniach. Jaki gatunek chce kapitan Sailin, żebyś złapał? Wow, aż 3 gatunki, które można znaleźć w polach Obsidian? Dam ci trochę Pokeboli, żebyś użył podczas swojej próby. Dostałeś 20 Pokeboli. Te Pokebole są zrobione ręcznie, ale działają naprawdę dobrze. Na pewno dasz sobie radę z tą próbą. Myślę, że jesteś w końcu gotowy. Musimy opuścić wioskę na twoją próbę, pójść w lewo, żeby wyjść z kwatery głównej, a potem do bramy. Czyli Akari pójdzie z nami. Czyli te 50 pokeboli, co mieliśmy wtedy, to już nam zabrali. Dobra, mam tylko 20, ale to na pewno nam wystarczy. Obiło mi się uszy, że w tej części trzeba łapać jakby po kilka razy danego Pokemona, żeby zwiększyć poziom jakby badania, które nad nim mamy zrobione, czy coś takiego. Jestem ciekaw, jak to dokładnie tutaj funkcjonuje. Idzie ta Akari? Nie, coś jestem sam. Dalej jej tu nie ma. Fajne mają to takie coś do noszenia jakby, nie? Fajnie to wygląda, tak. No bardzo, bardzo fajnie historycznie to jest przedstawione. Dobra, wychodzimy z bramy. W lewo mówiła, czy jakoś tak? Mam jakąś mapkę? Jak się mapkę robiło? To chyba jak pójdziemy tutaj i to jest to pole, wydaje mi się. Czy to jest tu, gdzie łapaliśmy te startery? Nie. A, to ja złym wyszedłem bramą. Dobra, to muszę się cofnąć do wioski. A widzicie, to od razu mapa nam tutaj podpowiedziała, że nie o to chodziło. O, nawet tam jest znacznik. Pokazuje, ile metrów muszę przejść, także no trochę, dobra, taki falstart. No tak, bo powiedziała, że po wyjściu z kwatery głównej od razu w lewo, a ja przeszedłem całe miasto i dopiero wyszedłem tą bramą, którą znałem. Także widzicie, muszę słuchać uchem, a nie brzuchem, a tak właściwie lepiej czytać po prostu to, co oni piszą. Ładne miasteczko, które mi się kojarzy z tym na dzikim zachodzie w Red Dead Redemption. Podobne czasy, nie? Podobne czasy, tylko tutaj Japonia w XIX wieku, a tam po prostu dziki zachód w XIX wieku. Chociaż w pewnym sensie to się trochę mieszało, bo też Amerykanie wtedy pierwszy raz przyjeżdżali do Japonii, więc może dlatego ten profesor miał takie amerykańskie buty, może to było nawiązanie do tego. Co my tutaj mamy? Widzę, że jesteś ciekawą postacią. Jestem Volo z gildii Ginkgo, czyli jakiejś gildii kupieckiej. Słyszałem o tobie, spadłeś z nieba. To jest ciekawa opowieść. Masz Pokemona. To ciekawe zaskoczenie. Sprawdzenie tej dziwnej historii jest kluczem dla sukcesu kupca. Co powiesz? Czy chcesz się zmierzyć w bitwie? W sumie spoko. Czyli to jest taki nasz rywal. Ciekawe. Pierwszy raz naszym rywalem jest dorosły facet. Nie wiem, czy to jest nasz rywal, może nie. Ale tak mi się wydaje, znając gry Pokémon. Nauczymy się walczyć, słuchajcie. Nie mam pojęcia, jak się walczy w tej grze. To jest pierwsza moja walka. Togepi. W ogóle jestem ciekaw, jakie Pokémony są w tym Pokédexie, bo to też pewnie gdzieś tam jest na necie lista, ale też tego nie sprawdzałem, bo nie chcę przed premierą gry już mieć spoilerów. Czy ta walka będzie na żywo? Ty, coś się dzieje. Ja mogę chodzić podczas tej walki, nie? Ja! To jest wszystko na żywo w czasie rzeczywistym. Dobra, wejdźmy, kliknijmy fight. Wal taklem, byczku. To jest fajne! To mi się podoba, ale epicki system walki. Wow! Co decyduje o tym, kto wali pierwszy? Po prostu ileś sekund musi minąć, żeby można było walnąć znowu? Patrzcie, a ja mogę sobie chodzić, obracać się, z każdej strony ich zobaczyć. Tutaj mogę wybrać itemki nawet. Pokebole, no nie będę mu łapał jego Pokemona, to bez sensu. Dobra, nie mogę uciec. No to zostaje tylko używanie tego takla, ale wygląda to naprawdę, naprawdę epicko. Wow. To jest ciekawe, że on ma Togepiego. Fajnie, że tak trochę zrobili inaczej w tej części, że są 3 startery z różnych generacji. Nasz jakby rywal ma Pokemona, który w ogóle nie jest starterem. To jest wszystko takie dosyć ciekawe. I 50 expa, i 6 level na Oshawocie. Pięknie, nowy ruch. Pokemony zdobywają doświadczenie podczas walki, bla bla bla. To oczywiście wszyscy wiemy. Czasem Pokemony dostają nowe ruchy, jak wbijają wyższy level. Jeśli chcesz zmienić ruchy, otwórz swoją saszetkę i wybierz Pokemona i zmień ruchy.
O, fajna nowa mechanika, bo to zawsze mnie męczyło, że tam, żeby nauczyć się tych starych ruchów, to trzeba było przynosić jakieś tam łuski różowe, coś tam, iść do jakiegoś typa. Tak powinno być, że po prostu to wszystko robisz z menu, sobie zmieniasz jak chcesz i wywalone, nie? Bo to jednak jest 2022 i takie rzeczy powinny być ułatwione w grach. Potka nam dał jednego, leczy 60 HP-ków, czyli te rzeczy jak w normalnych Pokémonach. Leczenie, walki w miarę były podobne do normalnych Pokémonów, muszę przyznać. Muszę przyznać, że nie tylko potrafisz łapać Pokémony, ale również używać ich w walce. No to chodźmy do tych pól obsydianu. Jeśli opuścimy wioskę Jubilife, upewnij się, że wybierasz dobrą lokację na swojej mapie. No cóż, no to mogłaś mi to wcześniej powiedzieć, bo przed chwilą miałem trochę w topę, ale okej. Okay. Zaczyna się w ten sposób twoja próba. Dobra, pogadajmy z tym całym resem, czy jak mu tam, że ruszamy na próbę. Tak jest, twoja tutaj próba odbędzie się. Wróć żywy. Powiedział nam wróć żywy. I co, mogę tu kliknąć, że chcę do tego obsydianu pójść? Tak. Wybieramy sobie na mapce dokąd jakby fast travel, tak? Szybka podróż? Myślałem, że to tak się chodzi po prostu z buta wszędzie, ale nie. To jest obóz i po prostu tak jakby... Teleportowaliśmy się do tego obozu. To jest nasz obóz bazowy, nasze bezpieczne schronienie. Na twoją próbę musisz złapać trzy gatunki, Bidoofa, Starly i Shinxa. Czy jesteś gotowy? Profesorze, co się stało? Więc widzisz, kapitan Silene powiedziała mi coś po tym, jak wyszliście. Będę miał pełną odpowiedzialność za to, co się stanie z naszym nagłym gościem. Ach, ta kapitan. Mówiąc szczerze, moja droga, nie chcę podnosić nawet palca. Talenty Kushiego są prawdziwe, więc na pewno sobie poradzi. Och, więc to cała odpowiedzialność na nim i na mnie. Kushi, będzie dobrze, powodzenia na twojej próbie. W końcu, słuchajcie, w końcu możemy coś porobić, połapać Pokémony. Już ten samouczek mógłby się skończyć i już po prostu chcę eksplorować ten piękny świat. Poczuć się jak w Skyrimie. Nie, dobra, już więcej niż jest słowa Skyrim, grałem z tą grę, bo kiedyś się ze mnie śmiali nawet, że nie ma gry, której bym nie porównał do Skyrima. Ja po prostu bardzo lubię Skyrima, przechodziłem go bardzo wiele razy. To jest dla mnie bardzo ważna gra, bo wcześniej lubiłem oczywiście Obliviona, Morrowinda, taka jedna z moich ulubionych serii, ale już nigdy więcej nie porównam tej gry do Skyrima. Przynajmniej się postaram. Przytrzymaj ZL, żeby skupić się na dzikim Pokemonie i możesz lepiej celować wtedy i unikać ciosów. Zazwyczaj nie ucieka od ludzi, więc to będzie łatwe. Tak, każdy Pokemon może mieć inne zachowanie tutaj. To mi trochę przypomina łapanie Pokemonów w Safari Zone w tych głównych grach. Chociaż to też jest gra główna. My to jakby Pokemon Company potwierdziło, że to jest... Należy ta gra do głównej serii gier jakby. Kurczę, tyle przycisków na raz trzeba trzymać, że to już jest za wiele dla mnie. Ale chyba trafiłem. Tak, dostał w Chambo. I co, wyskakuje? Nie, siedź, dobra, Bidoofa mamy, no to poszło jak spłatka. Złapałeś Bidoofa, dobra robota, przechodzimy do następnego Pokemona. To jest w sumie takie ciekawe, że możesz sobie po prostu chodzić, rzucać, trochę jak w Pokemon Let's Go, nie? Nie zawsze trzeba walczyć z Pokemonem. Rozumiem, że przy części Pokemonów trzeba będzie walczyć, żeby najpierw je tutaj osłabić. Przy wielu wygląda na to, że nawet nie trzeba bezpośrednio walczyć. Te Pokemony uciekają, jeśli zostaną przestraszone, pewnie musiał się... Pewnie będę skradać. To zdanie jakoś pokręciłem i to było nie po polsku, ale wiecie, o co chodzi. Tak jest, trzeba się skradać klawiszem B. Jeśli jesteś w wysokiej trawie, Pokémon cię nie zobaczy. Dobra, czyli skradamy się w wysokiej trawie i wtedy rzucamy. O, tu jest. O kurde, zobaczymy. I ucieka, paruwa. Dorzucę czy nie dorzucę? Dobre pytanie. O, za daleko. Zobaczmy, słuchajcie, czy mój zasięg jest wystarczający? O, kurczę, myślałem, że trafiłem, ale nie. Gdzie on jest? W tych krzaczorach? Tu. Zobaczył mnie, kurde. Po prostu od nowa się zaczyna próba, dobra. To teraz po prostu od początku się skradajmy, wejdźmy do trawy od tej strony i będzie milion razy łatwiej, słuchajcie. Widzi mnie czy nie widzi? Nie widzi. Dobra, podejdziemy na sam skraj tutaj. Pokebolek. O, no i teraz będzie idealnie, słuchajcie. Idzie, 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 nie idzie, hop. Jest, dostał prosto w Chambo, ładnie. Siądzie na stówę. Ty, coś tam już widziałem, że na drzewie rośnie. Pewnie jakieś składniki do Pokeboli, to ciekawe. Jeszcze jeden Pokémon, słuchajcie, do złapania. W ogóle tutaj na drzewie też są jakieś aprikorny. Tak się nazywają te owoce, z których robi się Pokebole w regionie Johto, oryginalnie w grach Pokémon Gold i Silver. Jest odpowiedni sposób rzucania Pokebola twojego partnera. Kapitan Kailin mówi nam, miej przygotowany przedmiot, który chcesz użyć, naciśnij X. Jeśli rzucisz na kamienie albo drzewa, to zbada, co tam się dzieje. Jeśli znajdzie jakieś berry lub inne przedmioty, przyniesie do ciebie. Dobra, więc teraz mogę użyć swojego partnera. Zmieniamy X-em sobie, jakiego Pokemonka tutaj wybieramy. Celujemy w drzewo. I przynieś mi coś z drzewa. Oszałot. Super, dostaliśmy 3 Oranberry. A, to jest do leczenia Pokemonów, dobra.
to już kojarzę, już pamiętam, co tu się wyrabiało. A może też można im to rzucać, żeby je tutaj, wiecie, zwabić. Zobaczymy, bo tak jak mówię, to mi się kojarzy z Safari, gdzie w oryginalnych grach rzuca się coś, przekąskę Pokemonowi, albo kamieniem się go rzucało, żeby go wkurzyć i dopiero Safari Bola. Jest bardzo agresywny, czyli co, będziemy musieli z nim walczyć chyba, co? Kiedy Pokemony agresywne się zdenerwują, odrzucą każdy Pokeball, który użyjesz. Im więcej strzałek, tym łatwiej będzie go złapać. Jeśli pojawi się ikonka X, on będzie chciał cię atakować. Trochę to bardziej skomplikowane niż normalne Pokemony, ale nauczymy się wszystkiego. Kiedy są zajęte walką, wtedy możesz je złapać. Masz już kilka Pokemonów, użyj jednego z nich, żeby walczyć. Na pewno sobie poradzisz. Dobra, żeby zacząć walkę Pokemon, rzuć Pokebola, który zawiera Pokemona. Kurczę, grałem kiedyś taką fanowską grę. Nawet w Minecrafcie, w tych Pokemonach, w Minecrafcie podobnie to działało. A, jak się zmienia Pokemona? Dobra, już. Proszę, masz tu, to jest mój Pokemon, walczcie. Walczcie, proszę, tu jest, proszę bardzo. Ale spanikowałem, dobra. Co się wyrabia? Czy ja mogę teraz... Dobra, walnijmy go raz rolloutem. Jak będzie miał żółte życie, on na drugi level. Także jak będzie miał drugie życie, to wtedy go rzucę dopiero pokebolem. On używa quick attack. W sumie ta walka jest taka niby na żywo, a tak naprawdę dalej jest ten sam system turowy, więc to tylko po prostu inaczej... ścisnąłem go przypadkiem! A, bo rollout w każdej turze zadaje więcej obrażeń. Teraz mi się przypomniało, że chyba tak to działa. No dobra, to trochę skopałem sprawę. To spróbujmy jeszcze raz. To może po prostu zróbmy jeden atak, a potem już rzućmy Pokebola. Teraz słuchajcie, itemki. I użyjmy Pokebola. Czy tak to się robi? Tak. Można tak po prostu, jak w innych częściach, w trakcie walki użyć Pokebola i rzucić. Ich, no i zadziałało. I tak to się właśnie robi. W Pokémon Legends Arceus tak się właśnie łapie dzikie Pokemony. A Kari jest w szoku. Wow, nawet się nie bałeś i złapałeś każdego z nich. Naprawdę jesteś darem z niebios. Z tobą po naszej stronie myślę, że nasza drużyna badawcza ma naprawdę szansę na skompletowanie całego Pokédexu, tak jak zostało nam to zlecone. Naprawdę jestem ciekawa, jakim cudem spadłeś z nieba. A na ten moment powiedzmy profesorowi, że powinniśmy wracać. Wiedziałem, że poradzisz sobie z tą próbą. Gratulacje, Kushi, to był twój pierwszy krok, żeby znaleźć każdego Pokemona. Teraz muszę zrobić ci fotografię. Kurczę, już był wymyślony aparat? Na pewno tak nie wyglądały aparaty w tamtych czasach, tylko takie, wiecie, na stojako i tak dalej. No ale wiecie, to jest alternatywna rzeczywistość, alternatywne uniwersum, więc jakoś im to wybaczymy. Teraz zgłośmy się z powrotem do Kapitan Silene. Wróćmy do wioski Jubilife. Aha, no i od razu nas tu przyniosło. Będziesz mógł wysłać Pokemony, które złapałeś, na pastwiska w wiosce. Możesz wybrać 6 Pokemonów ze sobą, ale nigdy nie mieliśmy nikogo, kto by złapał aż tyle Pokemonów. Chodźcie, wasza dwójka. Kapitan Silene czeka na nas w kwaterze głównej. Na pewno będzie bardzo zadowolona. I w tym momencie znowu chodzenie sobie swobodnie. Mogę wejść w menu i zapisać? Mogę! To chyba jest dobry moment, żeby w tym momencie zakończyć pierwszy odcinek z Pokémon Legends Arceus. Ta gra jest mega ciekawa. Przeszliśmy tutorial, wybraliśmy startera. Ciekawe doświadczenie. Mogę się doczekać, żeby ruszyć gdzieś tam, za górami, za lasami i zwiedzić cały ten piękny, otwarty świat. Pokémon Legends Arceus, kolejny odcinek. Już jutro. Zostawcie łapę w górę, koniecznie subskrybujcie mój kanał i widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Na razie, cześć.